Cześć, witajcie, jestem Chudy, oto kolejny odcinek Ultimate Team. Dzisiaj planem jest skończenie Ligi 9. Czy uda się to zrobić jednym meczem? Mam nadzieję, że tak. Dostaniemy za to całe 3000 monet, ale to nie jest ważne, bo tak czy siak już mamy kasę na draft, który zagramy po tej lidze, jak to zwykle jedna liga, draft, liga, draft. Taki jest plan zawsze. Jakie zmiany w wyjściowym składzie? Oj, napastnicy nam się zmęczyli. Czy my mamy innych napastników? No to jest pytanie, nie mamy innych napastników. Będzie trzeba dać im kondycję albo zainwestować w innych napastników. Prawa obrona, Maicon zmęczony. Mamy kogoś? Mamy tego pana. Ale Maicona tylko pod względem tempa jest lepszy. No ale dobra, nie mamy wyjścia, może da radę. Rzutów wolnych nie będzie wykonywał jak Maicon, ale spróbujemy. W pomocy dwóch pomocników do wymiany. Też nie mamy. Chwila, cięcie. Licytuję Salaha na prawe skrzydło, ponieważ zmieniłem formację na 4-3-3. Tak po prostu. Przetestujemy, może to wyjdzie dobrze. Ryzykowna zmiana formacji przed ostatnim meczem ligowym, no ale cóż, mamy w tym momencie Salaha już i zobaczymy. Nie wiem, czy za dobrą cenę go kupiłem, czy nie, nawet nie będę sprawdzał, po prostu licytowałem pierwszego, lepszego prawego skrzydłowego, a wygląda całkiem solidnie, nie? Lepszy strzał ma niż Biabiani, Biabiani jest szybszy, ale lepszy dribbling ma Salah i lepsze strzały minimalnie. No i oto jest nasz troszeczkę zmieniony skład. Jeszcze wpuśćmy tu Carlosa Bakę na atak. I na prawie skrzydło, kto to miał być? Salah, gdzie on jest? Gdzie on jest? A, nie ma go jeszcze. Chwila. Dobra. Jest już Salah. W sumie nie wiem, po co kupowałem skrzydłowego. Byłem pewny, że go nie mam, a jednak jest. Ale no cóż, Salah jest lepszy. To widać. Może się okazać dobrym wzmocnieniem, również z Romy. No i co jeszcze? Pomocnika kupiłem. Kupiłem Borja Valero za Poliego. Kupowałem tych zawodników, nie dawałem im kondycji, ponieważ i tak kiedyś będziemy potrzebować tych rezerwowych, prawda? No i co? Chyba możemy przejść do gry. Tak to wygląda. Łącznie kupiłem trzech zawodników, w tym momencie Bakę, Salaha i Borja Valero za sumę blisko niecałych 3000, więc... Więc dużo nie wydałem, na draft będzie nas spokojnie stać, jeszcze jak uda nam się awansować, wszedłem w stronę jednego gracza, wiem. Wiem, ale to się długo ładuje. Dobra, już, jedziemy w stronę online. I czas szukać naszego pierwszego na dziś przeciwnika, właśnie pierwszego czy jedynego. Zobaczymy, no mam nadzieję, że to będzie pierwszy i ostatni dzisiaj, że uda nam się awansować. Tak, anulowałem. Serio? Nie znaleziono żadnego przeciwnika, spróbuj ponownie później. Naprawdę, FIFO? Naprawdę? Nikt w to nie gra teraz? Bez jaj. Nie chcę zagrać. Proszę. No nie, znowu, może w ogóle wyjdę z powrotem w futa, bo coś nie idzie. Dobra, może teraz uda się kogoś znaleźć. Zobaczymy. Nie, jedynym efektem jest to, że znacznie szybciej mi pokazało, że nie znaleziono żadnego przeciwnika, być może po prostu nie da się pograć dzisiaj. Nie wiem. No trudno, będziemy próbować innym razem. Ten fragment już wam zostawię i ja sobie nagram coś innego w tym czasie i potem znowu spróbuję wyszukać przeciwnika. Dobra, tak więc czas podjąć kolejną próbę znalezienia przeciwnika. Klikamy dalej, skład jest dobry i zobaczymy, czy go znajdzie tym razem. Jest! Znalazło kogoś, tylko jeszcze nie wyświetliło, już jest Daniel. Możliwe, że Polak? Możliwe. Stroje Orlando City to są? Nie wiem, możliwe. Podobne. A skład? Skład złoty, skład z ligi hiszpańskiej, skład całkiem dobry jak na tą ligę. Może być ciężko. No nie, rzut karny. Zobaczymy.
Czy Szczęsny da radę to obronić? Wojtek Szczęsny broni! O nie, o nie, o nie, szansa dla przeciwnika i dobrze, są takie no delikatne lagi w tym meczu niestety. Trochę irytujące, ale no dobra, nie gra się jakoś tragicznie jeszcze, nie? Carlos Bacca poddanie, jejaj. Co jest, rzut rożny? Jak to się stało? Myślałem, że to złapał. Ale najwidoczniej nie, no to rzut rożny, Bonaventura. Dośrodkowanie, strzał z główki prosto w bramkarza. Laguje, przeciwnik biegnie, Rodrigo, strzał, broni Szczęsny, dobitka będzie. Szczęsny już na pozycji, takie... Nie wiem, że czasem przycina, to jeszcze wydaje mi się, że takie jakieś przyspieszone to tempo tej gry jest trochę. Jakby tak szybciej biegają niż zwykle. Jeszcze rzut rożny dla rywala, wyśrodkowanie, nic z tego nie będzie, dokładnie mamy to. Dobrze, lecimy z akcją Bacca, ale... Ej, to jest takie serio przyspieszone. Wątpię, że się odzwyczaił, bo nigdy czegoś takiego nie czułem. W sezonach raz czułem, jak sezon nagrywałem, to czułem takie przyspieszenie raz. Też wtedy były delikatne lagi. I teraz jest Insynie, Insynie, strzał Insynie nad bramką! Jest Kućka, Juraj Kućka, Juraj Kućka, gol! 1-0, prowadzimy w końcu! A to jest cały czas taka gra na pograniczy, tu tak nie do końca ogarniam, co się dzieje. Dziwny mecz, strasznie dziwny, strasznie dziwnie się gra. Ale na razie dajemy radę i przeciwnik popełnił błąd. Remis nam wystarcza do mistrzostwa, ale oczywiście nie oddamy remisu, chcemy wygrać, nie? O nie, o nie, o nie, o nie! Szczęsny nie skapitulował. 2 minuty doliczone. Rzut rożny. Jeszcze. Będzie dośrodkowanie. Nie, uff. Miałem mówić, że spokojnie powinien wybić obrońca, ale to takie spokojne, aż nie było. Mamy to, zamieszanie straszne, wybicie do Bacca, nie przechodzi Bacca, no... Bacca w FIFA jednak wygląda słabo. Nie tylko w szybkich meczach, ale w Ultimate też mi się nim cienko gra. Może jeszcze się przyzwyczaję, zobaczę. No, panie sędzie, kończ to, bo ja tu nie potrafię wybić piłki. O nie, dobrze, Kućka, mamy to. 1-0 po pierwszej połowie. Posiadanie piłki równe, a jeszcze chwila. Dokładność podań 67% tylko po mojej stronie. No nieźle, nie? Zaczynamy drugą połowę. Salah na skrzydle, Salah. Salah wchodzi w pole karne. Salah podaje na przedpole do Insynie. Lorenzo Insynie znowu nad bramką. No niech to. Podanie do Salaha na skrzydło. Salah. Salah raz jeszcze podobne wejście. Salah tym razem jednak strzela, uderza. No i nic z tego, bramkarz broni. Borja Valero do Bacca, Carlos Bacca, gol od słupka, 2-0, Kolumbijczyk. Na farcie trochę trafił, ale trafił. O nie, o nie, o nie, o nie, Szczęsny, dobitka, gol, 2-1. Nie dał rady już Wojtek dobitki obronić, niestety. Salah biegnie, Salah, Salah. Salah, no teraz to musisz trafić, Mohamed Salah, no nie, no. Znowu akcja Salaha, znowu przeciwnik daje się zrobić w ten sam sposób. Salah, Salah teraz na prawą nogę i nic z tego, Bacca, gol, 3-1, Carlos Bacca. Bacca zaczyna strzelać, druga bramka w tym meczu. I bezpieczniejsze prowadzenie. Salah, Salah, dośrodkowanie, Insynie, strzał do 3 razy sztuka, w końcu trafił. 2 razy nad bramką, za 3. razem wpadło, 4-1. O nie, przeciwnik, strzał, gol, ale to jest spalony. Mało czasu do końca, chyba to wygraliśmy, nie? Borja Valero, Borja Valero, Borja Valero, strzał, 5-1. 2 minuty doliczone. Jeszcze bramka w doliczonym czasie. Bramka debiutancka, w sumie. Zaraz, kto nam strzał bramki? Bacca, Insynie i kto? Kto strzelił pierwszą? Nie wiem. Ale Bacca też debiutancka bramka, też gra pierwszy mecz w naszych barwach. Salah też bardzo dobre spotkanie rozgrywa. No i Borja Valero też zdobył swoją pierwszą bramkę. Zaraz się nie udało Salahowi pomijać, ale to jest koniec. Zwycięstwo i... Taka ciekawostka. Udało nam się wygrać całą ligę bez porażki i bez remisu. Same zwycięstwa. Czyż to nie piękne? Zobaczymy, jak będzie wyższej Szczęsny zawodnikiem meczu. Salah z dobrą ceną, Bacca z dobrą ceną, bo Naventura już trochę słabiej. Valero z dobrą ceną, właśnie kto zdobył te bramki. Insynie... A, Kućka zdobył pierwszą. Okej.
No, Borja Waller też jest bardzo dobrą sezoną, też się spisywał w obronie i w ogóle. Dobrze poszło. A i nie kupiłem bonusowych monet. Ale no trudno, nie dostaniemy iluś tam mil. Trudno, no i z następnym razem kupię, właściwie to już teraz sobie kupię. O, mistrzostwo. 5-0-0 bilans. Świetny. 3000 monet za zwycięstwa, chyba że już miałem wcześniej kupione, zaraz zobaczymy. Czy mi doliczyło? Coś? Tak, mam kupione jednak. Okej. Czyli są bonusowe monety. To bardzo dobrze. Czyli, że w kolejnym, znaczy no wkrótce przed kolejną ligą widzimy się w drafcie. Zobaczymy, jak długo uda mi się wytrzymać, jaki skład dostanę. A teraz dzięki za uwagę, do zobaczenia wkrótce. Pozdrawiam, cześć.